Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. A trzeba się schodzimy z linii rzutów. Prosimy osoby tutaj będące na linii strzału o przejście. Nikt nie chce dostać kaloszem. Mamy tutaj panią, która zawiaduje wyżywieniem w czasie festynu szkolnego, tak? Tak, OSP Stojadła. Zapewnia? Zapewnia. Zapewniamy tutaj przepyszne jedzonko. No widzę, grilla macie, grochówkę macie. Tak, grochóweczka to jest od kogoś innego. Aha. My tutaj zapewniamy tylko tak. Karkóweczka, kiełbasa biała, kaszanka. Na tyle, ile możemy po prostu pomóc szkole, w tym po prostu działamy. Szkoła prosiła, żebyśmy się w to... Dołożyli. Włączyli. Włączyli. Ale widzę, że panie tutaj również przygotowały jakieś ciacha, jakieś... To jest tutaj, to trzeba iść dalej Rady Rodziców, Rada Rodziców, a my jako OSP Stojadła po prostu jako taki, małe stojadła, małe OSP. To ile was tych kobiet jest tam w OSP? W OSP? No, tu widzę koszulki takie fajne macie. Proszę pana, u nas jest tak, że jako panów to jest bardzo dużo, około 70 panów, a kobiet jest 7, ale w tym bardzo nam pomagają żony strażaków, co są bardzo... Czyli nie należą do straży, ale pomagają. Tak, są po prostu kobiety bardzo aktywne i po prostu nam tutaj bardzo pomagają, są pełne... że nam tutaj pomagają, jak ją straży. No niestety, to jest... Działalność społeczna. Działalność społeczna. Każde ręce po prostu są potrzebne. Ale pani chce powiedzieć, że wy, kobiety strażaczki, nie macie mężów strażaków? Mamy mamy! Mamy mamy, tylko my po prostu chcemy być po prostu, że my jako kobiety jesteśmy zawsze prężne. Rozumiem. To ja nie rozumiem tylko jednego. To znaczy macie mężów strażaków, a jeszcze same też na straży należycie, tak? Tak. Ale widzę, że nie wszystkie w strojach organizacyjnych. Tak? Nie, bo niektóre się już po już są po prysznicu. Po lekkim prysznicu musiałem koszulki wymienić. Rozumiem, tak. Po prostu jest gorąco i się koszulki już trochę zapociły. Niestety. Przy takiej temperaturze, ale my działamy w ogóle Stojadła są nietypową wioską. Ja powiedziałbym, że przedmieściem nawet. Naprawdę? Gdzie żyją wspaniali ludzie, naprawdę. Ja się osobiście cieszę, że nie chciałyście wy, kobiety stojeckie, należeć do Mińska. Tylko chcecie być... Nie, my jako tutaj żony strażaków, to my jesteśmy kobiety takie po prostu prężne. No ja wiem. No prężne. Całe Stojadła to jedna. No. No comments, bez komentarza będzie teraz. Życzę wszystkiego dobrego. No i my bardzo jesteśmy zawsze bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, że pan do nas przyjdzie, nagra. Dobrze. I cieszycie się z tego, tak? No oczywiście. No. Ostatnio byłem na stuleciu szkoły. No i co? No i dobrze. A mąż jest z Szwecji, tak? Tak. Proszę, jak ma na imię?
Mirosław. No. Panie Mirku, oto pańska żona, cała, zdrowa i gotowa do przyjęcia. Zwarta. My kobiety musimy być zwarte. Grzeczna tutaj jest bez pana, bardzo grzeczna. No co? No kurde, my musimy być tak... Zwarte. Zwarte, no. To mało powiedziane, no, prawda? Ale ta piosenka dobra jest. No nie? Bardzo tak. Dobra. A ona bardzo, oni w ogóle, ona śpiewają. Zawsze... Zespół ludowy trzeba założyć, drogie panie. O. Strażacki zespół ludowy. Jeszcze takiego nie ma w Polsce. Naprawdę? Naprawdę. Justyna? No. No. Dobra, zakładam. Kiecki, poszyć odpowiednie. Kus, OSP. Z OSP, tak. Strażacki zespół ludowy. Stojadła. No. U nas ta straż to jest taka, że my no po prostu, nie wiem, no my się w każde jakieś tam te charytatywne... Wchodzicie, tak, bez pytań. Tak, no. Wiem. Jeżeli potrzeba, no to tak. U nas nie ma po prostu problemu. Jeszcze raz odezwa do pana Mirka, oto pańska żona. Jak ma pani na imię? Nie, OSP Stojadła. Bezimienna. Sorbonka nasza. Sorbonka, no. No. Dobrze. Moi drodzy, tatuś nam potrzebny. Będziemy mierzyć. W końcu ktoś musi złoty kalosz wygrać. Dobra. Uwaga. Proszę opuścić w linię rzutu. Można dostać się Dobry. Te zawody się skończyły? Nie. Dwie panie, sprawczynie dzisiejszego zamętu w Stojadłach, dużego, oprócz tego, że strażacy robią sobie zawody, to jeszcze i piknik szkolny. Tak. Jolanta Bąk, przewodnicząca Rady Rodziców i pani... Joanna Olesiejuk. Właśnie, sekretarz. Dlaczego wszystkie szkoły robią jakieś pikniki na koniec roku? I Stojadła też. To znaczy powiemy, dlaczego my robimy, bo chcemy dzieciom dostarczyć jak najwięcej atrakcji, ale głównym celem naszym jest uzbieranie pieniążków funduszy na sprzęt nagłaśniający dla naszej szkoły. Aha, nie na wyjazdy jakieś tam wakacyjne, tak, nie na ten... na sprzęt nagłaśniający. W tamtym roku zbieraliśmy na wyposażenie właśnie tej świetlicy, tak, która tutaj się znajduje. Właśnie, tak. Świetlica powstała dzięki naszym zyskom, a w tym roku zbieramy na nagłośnienie. To ile trzeba na to nagłośnienie? Tak z 20 tysięcy, 30? No właśnie do końca nie wiemy, na razie szykowaliśmy na 10, ale... Aha, no myślę, że 10 to zawsze tak... Zawsze można... Jeszcze dozbierać. Dokupić, tak, jeszcze. Tak. Ja rozumiem, że to nie jest pierwszy i nie ostatni piknik. To jest drugi piknik i nie ostatni. Ja na pewno nie ostatni. Na pewno nie ostatni. Na pewno. Widzę, że się ludzie dobrze bawią, są ludzie, tak, przyszli. Tak. Nie widziałem występów dzieci, ale to chyba były wcześniej. Były na początku same występy dzieci, oczywiście. Aha. Fajne, częściowo ze stulecia, z imprezy stulecia. Aha. Te, które dostały najwięcej oklasków. Kto nie był na stuleciu, tak, to mógł sobie dzisiaj obejrzeć. Tak, te, które otrzymały najwięcej oklasków, ci występowały. Czy ludowe też? Ludowe właśnie były, a pana nie było. Ale byłem na stuleciu. No właśnie. Byłem na stuleciu. Pani Jolanto, tak? Joanno. Jolanta z Joanną zawsze się... Tak, zawsze się dogadamy. Tak, no, tak właśnie. Proszę mi powiedzieć, pani się organizowała wiele konkursów, tak? Zgadza się. Konkursy Co to sportowe, były za konkursy? To były konkursy sportowe, przede wszystkim, żeby nasze dzieci otrzymały mnóstwo gadżetów, którymi nas obdarowali sponsorzy, żeby zobaczyli, że pragniemy te dzieci integrować, żeby dzieci miały poczucie, że chcemy je nagradzać, że są wspaniałe i zresztą dzieci widać było mnóstwo w czasie konkursów i chętnie brały udział. Zresztą dzieci naprawdę bardzo angażują się w to, co robi szkoła, w to, co robimy my, dlatego je zauważyłem taki konkurs familijny, tam tak, rozpoznać swoje nazwisko, czy tam dzieje, co to było w ogóle, jakieś takie fantastyczne rzecz. To nie dzisiaj. Dzisiaj widziałem, jak tam zobaczysz, że rozpoznasz coś swego, prawda, czy swoje nazwisko usłyszysz, to do nas się zgłoś. To był konkurs organizowany przez Oriflame. Aha, no tak, właśnie. Tak, to było losowanie nagród przez Oriflame. Dzięki... jednego ze sponsorów. Tak, jednego ze sponsorów. Dzięki firmie Oriflame w programie Spełniamy Marzenia posadziliśmy drzewka przy placu zabaw tutaj przy naszej szkole oraz drzewka
przy ulicy Kwiatowej w Stojadłach, także jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, że ta zieleń będzie się rozwijała tutaj. Drzewka dzieci podpisywały, również zaproszeni goście mogli te drzewka nazwać swoim imieniem i nazwiskiem, więc jeżeli któryś się nie przyjmie i będzie obciach, to na pewno wiadomo przez kogo. No tak. Winni będą. Rozumiem. To jest rzeczywiście nowe czasy, idzie nowe dobro, kiedy my to, co robimy, podpisujemy, tak? Tak. I nie wstydzimy się tego. Tak. My się podpisujemy rękoma i nogami pod tym piknikiem, ponieważ jest naprawdę wielkim osiągnięciem przede wszystkim rodziców, którzy jak zawsze prężnie działają, prężnie się zbierają i to widać. No i strażacy wam chyba trochę pomogli. Strażacy są niesamowici. W tym roku zarząd OSP w Mińsku Mazowieckim wsparł nas grupówką. Strażacy w Stojadłach. Ja myślę, że im się należy pomnik, bo oni zasponsorowali całego grilla i przejęli kontrolę, przejęli opiekę. Jak zawsze udaną, jak zawsze życzliwą, z uśmiechem. Mimo zawodów. Organizują i zawody, i grilla, więc mówię, naprawdę ogromny wysiłek. Tak. No cóż, życzę tego sprzętu. Dobry sprzęt to jest to, nagłaszający tym bardziej. Niech się szkoła rozwija. Ze zmianami w ogóle, ale bez zmian w razie rodziców. Dziękuję. To jest moja puenta. Zapraszam na kolejne uroczystości. Dziękuję bardzo. Co słychać? TV.